15 czerwca na stadionie lekkoatletycznym Sprint rozpoczną się 88. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Wiosna idzie, a wraz z nią na dobrze już widocznym asfalcie zauważamy coraz więcej dziur. Na szczęście rusza coroczna akcja bielskich drogowców. Największe muzyczne koncerty plenerowe w mieście będą miały nową lokalizację. Bielskie Centrum Kultury przenosi je na teren zjazdu pod Dębowcem. Podczas ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta. Konkluzja jest jedna – nie jest dobrze. Piętnastego czerwca na stadionie lekkoatletycznym Sprint rozpoczną się 88. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Bielsko-Biała zyskało uznanie wśród krajowych władz lekkoatletycznych, bo nie dość, że najważniejsze tego typu polskie zawody rozgrywane są w mieście po raz kolejny, to na dodatek w tak ważnym momencie, tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi. Dla wielu uczestników będzie to ostatni test przed często najważniejszymi zawodami w życiu. Ta impreza będzie o tyle ważna, że wielu zawodników będzie chciało jeszcze osiągnąć limity olimpijskie, ale przede wszystkim będzie okazja do sprawdzenia własnej formy, własnych możliwości w stosunku do konkurentów i ewentualnie wyników, porównania swoich wyników z wynikami światowej czołówki. Stąd to będzie niesłychanie istotne i ważne dla wszystkich sportowców, ale również dla całego świata sportowego, który bardzo interesuje się lekkoatletyką. Lekkoatletyka to, jakby na to nie patrzeć, jedna z koronnych dyscyplin na Igrzyskach Olimpijskich i cieszy się niezmiennie ogromnym powodzeniem. My dotychczas, kiedy organizowaliśmy również zawody różnej rangi, w tym i Mistrzostwa Polski, mieliśmy komplet widzów na widowni. Bardzo ładnie na ten temat mówił ostatnio nasz Kulomot Majewski, który właśnie wspominał te mistrzostwa sprzed 2 lat, mówiąc, że takiej atmosfery już dawno nie spotkał na stadionach. Że tu faktycznie, ze względu na to, stadion jest mały, kameralny, czuje się po prostu tą widownię i wsparcie tej widowni w sposób znakomity. Zapowiadają swoje uczestnictwo wszyscy najlepsi sportowcy, którzy w ogóle mają zamiar wziąć udział w olimpiadzie. To dlatego jest bardzo ważne, że mamy gwarancję, że każdy z nich będzie po prostu starał się tutaj być i pokazać swoje możliwości. Myślę, że emocje z tym związane będą wspaniałe. I wszystkim kibicom życzę, żeby przeżyli coś wspaniałego na 88. Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce. Zawody to dla miasta i organizatorów spore wyzwania logistyczne oraz finansowe. Oczywiście, miasto zarezerwowało stosowną kwotę na te mistrzostwa, rzędu 200 tysięcy, natomiast całość kosztów będzie około 500 tysięcy. Część będzie będą stanowiły wpłaty od uczestników, natomiast znaczącą część będą pokrywali sponsorzy. Myślę, że to jest znakomita okazja dla przedsiębiorstw z terenu Bielska-Białej i nie tylko Bielska-Białej, całego regionu, aby pokazać się, że wspierają polską lekkoatletykę, wspierają polski sport i to ten na najwyższym poziomie. Zachęcamy serdecznie do współpracy z nami i z klubem Sprint, który jest bezpośrednio organizatorem tych mistrzostw. Wiosna idzie, a wraz z nią na dobrze już widocznym asfalcie zauważamy coraz więcej dziur. Na szczęście rusza coroczna akcja bielskich drogowców. Łatanie dziur i wyrw, jak zapewniają pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg, odbywa się przez całą zimę. Wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że zalewanie szczelin i rozpadlin asfaltem na mrozie i często w typowo zimowych warunkach było tylko działaniem doraźnym. Za kilka dni na bielskie drogi wyjedzie 20 ekip, które problemem zajmą się na poważnie. Akcja potrwa kilka miesięcy, a miasto przeznaczyło na nią 6 milionów złotych. Ekipy jeszcze się nie pojawiły, jako że wytwórnie mas bitumicznych zasadniczo jeszcze nie pracują, są na etapie rozruchu i przygotowania produkcji, a chcemy te największe ubytki, czy te ubytki uzupełniać już masą posiadającą odpowiednią wytrzymałość, więc na dzień dzisiejszy łatamy te takie najbardziej niebezpieczne dziury masami z recyklera, o troszeczkę gorszej jakości, a lada moment pojawią się już ekipy z masą bezpośrednio z otoczarni, z wytwórni
i to będzie taka rzeczywiście duże takie uderzenie. Jak obserwujecie, drogi dużo w tym roku jest do poprawienia? To znaczy, no, te najgorsze drogi tak szczęśliwie udało nam się wyremontować w takich kapitalnych remontach i takie drogi, na które zawsze najgorzej, czy najwięcej środków szło na remonty, to znaczy tam powiedzmy Lipnicka, Witosa i tego typu Księdza Brzuski, one są już wyremontowane i tam na szczęście żadnych dziur nie ma. Reszta dróg no, nie kwalifikuje się, czy trudno je zaszeregować do dróg o złej czy o bardzo złej nawierzchni i tam te ubytki owszem są, natomiast nie są to jakieś takie lawinowe, nie występują to lawinowo. Największe muzyczne koncerty plenerowe w mieście będą miały nową lokalizację. Bielskie Centrum Kultury przenosi je na teren zjadu pod Dębowcem. Ciasnota i niemożność swobodnego dojazdu do estrady obok Akademii Techniczno-Humanistycznej to powód, dla którego od jakiegoś czasu organizatorzy miejskich imprez rozglądali się za dogodniejszym terenem. Teraz już wiadomo, że będzie to duży asfaltowy plac za halą wielofunkcyjną pod Dębowcem. Jest tu naprawdę przestronnie. Od kilkunastu lat imprezy plenerowe odbywały się na terenie ATH na Błoniach. Niestety z każdym rokiem kurczą się miejsca parkingowe. Dzisiaj już wiemy, że nie będziemy mogli ulicy Bystrzańskiej wyłączać na parking. W związku z powyższym widzowie musieliby przyjeżdżać autobusami, ponieważ tam na terenie Błoni nie ma gdzie parkować. W związku z tym wspólnie z Wydziałem Kultury i Sztuki Bielska-Białej postanowiliśmy poszukać nowego miejsca. Udało nam się takie miejsce znaleźć na terenie zjadu, blisko hali tej nowej pod Dębowcem. Tam jest dużo miejsca parkingowego, jest łatwy dojazd do tej hali, prowadzi kilka dróg i myślę, że nowa lokalizacja w znacznym stopniu ułatwi widzom przyjazd na imprezy. Tam będzie oczywiście duży plac koncertowy. Namiot, który stał na ATH, będzie przeniesiony właśnie tam na ten plac i będzie dużo miejsc parkingowych obok hali, także myślę, że wszyscy bielszczanie, którzy korzystali z tych imprez plenerowych, będą z tej zmiany zadowoleni. Pierwsza impreza 3 maja, Kazik z Kultem. Jest to koncert pierwszy na nowym terenie. Postanowiliśmy wspólnie z Wydziałem Kultury i Sztuki, że ten koncert będzie bezpłatny. To jest takie zaproszenie odwiedzenia nowego terenu plenerowego. I mam nadzieję, że wszyscy pozytywnie tę zmianę przyjmą. Zapraszam 3 maja, godzina 18. Teren obok hali widowiskowo-sportowej pod Dębowcem. Pierwszy koncert w nowym miejscu. Zapraszam. Podczas ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta. Konkluzja jest jedna. Nie jest dobrze. Kolejne intensywne opady deszczu mogą zagrozić miastu bardziej niż poprzednia powódź sprzed 2 lat. Pomimo, że miasto zostało zaliczone do trójki najbardziej poszkodowanych miast na Śląsku, wciąż zrobiono zbyt mało, aby zabezpieczyć się przed kolejną dużą wodą. Niestety, za cieki wodne odpowiadają Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Ale przedstawiciele tych instytucji mimo zaproszenia na sesję Rady Miasta nie przybyli. Część prac zabezpieczających na szczęście wykonano, roboty wciąż trwają, ale przed czerwcem i lipcem, gdy odnotowuje się największą ilość opadów, nie uda się zdążyć ze wszystkimi pracami, a do zrobienia zostało wiele. Na dodatek do wielu cieków wodnych z powodów proceduralno-prawnych nikt się przyznać nie chce. Jak zwykle w takich sprawach chodzi o grube miliony złotych. Jest to może nie tak widoczne dla mieszkańców gołym okiem, niemniej jednak w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, że obudowa, a szczególnie te mury oporowe w Śródmieściu są w stanie zachwianej statyki. Mamy sytuację taką, iż wymagane będzie wykonanie mikropali, którymi będzie można wzmocnić posadowienie tych murów.
Jest to zadanie bardzo kosztowne, dzięki temu, że miasto Bielsko-Biała zostało zakwalifikowane do miast szczególnie poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku. Otrzymamy środki na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To znaczy, powiedziałem, otrzymamy, niemniej jednak trzeba wyjaśnić, że beneficjentami są administratorzy cieków. Jeżeli chodzi o rzekę Białą, jest to Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Dotyczy to również potoku Kamienickiego, Starobielskiego, potoku Olszówka. Natomiast rzeka Wapienica, potok Krąparek, potok Rudawka oraz potok Słonica to są cieki, którymi administratorem jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Oprócz tego, oprócz tych cieków wodnych, które mają przypisanego administratora, mamy zinwentaryzowanych 110 cieków wodnych w obrębie miasta. Są to małe cieki, które w świetle ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy z 18 lipca 2001 roku, są przypisane marszałkowi województwa. I w informacji, która dzisiaj była na sesji prezentowana, była też załącznikiem do tego projektu uchwały, jest takie stwierdzenie, może ono jest dość po prostu ogólnikowe i może nie być zrozumiałe, że są też powody administracyjne, które powodują, że ten stan nie można uznać za wystarczający. Mianowicie te cieki, które jednoznacznie przypisano administratorom, po prostu nie mają właściwego gospodarza. Zapisanie w ustawie, że administruje tym marszałek województwa, to za mało. Nikt nie poczuwa się do należytej dbałości o to, żeby te cieki były w odpowiedni sposób utrzymywane.